urodziłam się w Lwowie. Grać jest fajno, gdy harmonia gra. Majka wrzeszczy, a muzyka gra. Bodaj się kochanie. W 1942 roku, 16 stycznia. 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Kresy będą zawsze nosiły tęsknotę do niepodległej w swoim sercu. Zmieniał się czas, władze, granice, ale to właśnie w rodzinie były pielęgnowane tradycja, język, kultura oraz duch, którego nie dało się złamać. No, mama pochodziła z Czyszyk, a tatu z Wyżlan. Mój tato był Polakiem, mama tak samo. Rodzice byli, rodzeństwo. Tato w Hajcu pracował na rzeźni, a mama pracowała w powszechnym szpitalu w Lwowie na Leczakowie. Pracowała w kuchni. Jakoś się spotkali, pobrali się, gdzieś w 1935 roku zdaje się. I później po tym czasie kupili później ten dom. To w 1944 czy 1945 roku, ja nawet nie wiem, w którym dokładnie, wyjeżdżali do Polski. No, mama chciała jechać i tata, siostra poszli się, zarejestrowali już na ten, na wyjazd. No, ale przyszli do domu, powiedzieli tatowi, a tato mówi, jak se chcesz urządzić wycieczkę do Polski, no to jedź, a ja nie pojadę. To było różnie. Przychodzili tutaj i tata szantażowali i mówili, czego ty siedzisz, czego ty nie jedziesz. Twoje tam jest, a nie tutaj. No a tato odpowiada, ja się tu urodził i tu będę żył. No i tak się zostali. Mama zawsze mówiła cicho, nawet w domu mówiła, mówić szeptem, nie rozmawiać, nie mówić nic takiego. Cicho, bo ściany uszy mają. Poszłam do pierwszej klasy. To w ten czas w szkole nie było książek, elementarzy czy coś. To nauczyciel, ten co nas uczył w pierwszej klasie, mnie uczył, taki Sikorczyk nazwisko był. To on drukował na takiej zwyczajnej drukarskiej maszynce nam takie karteczki. Tak prawda, było bardzo źle widać nieraz, ale takie karteczki nam drukował i to dawał i my z tego uczyliśmy się. Ja chodziłam z początku do polskiej szkoły tutaj niedaleko, ale tam było tylko 4 klasy. No i jak już do 5 klasy iść, no to mama poszła do jednej szkoły, do 10, do 30, bo w ten czas jeszcze 30 szkoła była. Polska tutaj koło kościoła świętej Anny niedaleko. Ale tam już nie było miejsca. Do 10 niedaleko trochę było. No tej poszliśmy do 24. No tam przyjęli mnie. Wiedziałam, że to był marszałek polski. Wiedziałam, babcia zawsze mówiła, jego nazywali zawsze dziadziu. Był bardzo dobrze, mówi za Piłsudskiego, był bardzo dobrze. Tyle wiem. Jak mama mogła pracować w kuchni, w szpitalu i zarobić sobie pieniądze na budynek, no to można pomyśleć, że nie było źle, prawda? Było dobrze. No. Wyjechał do Polski, bo był legionistą. A tutaj takich na Sybir wywozili. Także on uciekł, starał się jak najprędzej do Polski wyjechać. Już, a drugiego brata nie stało, gdzieś przepadł. Był tutaj, na tych terenach, ale przepadł. Już po wojnie. To był 74 rok. To w ten czas utrzymaliśmy wiadomość od mamy brata. No i pojechaliśmy odwiedzić, bo on nie mógł tutaj, bo on u lasy już chodził. No i zrobił to zaproszenie, no i my zrobiliśmy dokumenty. Tej pojechaliśmy z mamą. Przyjemnie było.
Przyjechaliśmy wszędzie po polsku, rozmawia się, przyjemnie był, czy do sklepu zajdziesz, czy z ludzi, a ludzie jeszcze na ulicy bardzo jakoś poznawali, że jesteśmy nie stamtąd, nie z Polski. A skąd jesteś z Lwowa? A co tam takiego? A co tam w Lwowie? A my się jeszcze wrócimy do Lwowa. Takie były rozmowy na ulicy zupełnie z cudzymi ludźmi. No też kiedyś wyjechali do Polski. Chodziliśmy na pół do ósmej do roboty, a dzieci czy na dziewiątej godziny trzeba było prowadzić. Kto miał prowadzić? Żeby dać do polskiej szkoły, to trzeba było na dziewiątą godzinę prowadzić. Nie było możliwości. No to jak się uczyli? No uczyłam ich czytać, siadajcie, czytajcie, to litera taka, to taka. I już. I uczyli się książki, może nie zupełnie dobrze gramatykę znają, bo gramatykę to było jeszcze trudno ich uczyć. A po prostu czytać to tak. I już, a rozmawialiśmy w domu tylko po polsku. No to co? Chociaż mąż był Ukrainiec, ale rozmawialiśmy po polsku. Wychodziłam za mąż, mówiłam, chcesz tak żyć, że my w domu rozmawiamy po polsku i dzieci pójdą do kościoła i będą chrzczone w kościele? To dobrze. Nie, no to nie. No zgodził się, znaczy żyliśmy tak. Tylko po polsku rozmawialiśmy. Moja mama w ogóle rozmawiała źle, nie rozmawiała dobrze ni po ukraińsku, ni po rosyjsku, bo mama lamany miała taki język. Nie umiała, no nie umiała się przyzwyczaić do tego już, chociaż już później pracowała, pracowała sprzątaczką na ulicy. Można było, tylko człowiek się wstydził, wstrzymywał się, bo zaraz mogli... Przecież nazywała, a Polaczka poszła. Polaczka poszła. A ile ja się tutaj nasłuchałam na naszej ulicy, jak ja jeszcze do szkoły chodziła, a byli te, jakie tutaj u nas takie żyli. Ten Krawczyński i te jeszcze. To gdy mnie przychodu nie dawali, to znowu nazywali mnie zakonnica, bo my chodziliśmy do kościoła. I tyle. To też byłam skrępowana. No ale... Wszystko przeżyło się pomału. Co zrobić? Takie życie było. Być może czasy były trudne. Nie było łatwo być Polakiem. Ośmieszano. Jednak nie zdołało wymazać z pamięci tego, kim jesteśmy i do jakiego narodu należymy. Wierność do Polski sprawiła, że Kresy przetrwały i nadal wydają młode pokolenia Polaków. Dla mnie babcia jest wzorem polskości i dzięki niej mam świadomość tego, kim jestem.